Witam w poradniku, jak wykonać domowym sposobem odmulacz do akwarium. Będziemy potrzebowali butelki 5-litrowej, zakrętki, jednego wężyka, drugiego wężyka oraz końcówki. Ja ją wykonałem akurat ze strzykawki, wcześniej wykonałem otwór, który obkleiłem klejem na gorąco. Wykonujemy dwa otwory, jeden na cieńszy wężek, drugi na wężek grubszy. Zacznę może od tego cieńszego. Najlepiej, jeżeli wężyk wejdzie ciasno, na pewno uzyskamy lepszą szczelność, chociaż jeszcze muszę to powiększyć. Ok, widzimy, że pasuje. Potem wykonamy większy otwór. Sprawdzamy. Wszystko pasuje bardzo dobrze. Aby nasz odmulacz działał, musimy uszczelnić wężyk w zakrętce. Możemy to wykonać za pomocą np. silikonu, jakiegoś kleju. Ja to zrobię za pomocą kleju na gorąco. Wsuwamy wężyk. Działamy dookoła. Również wewnątrz. Czynność powtarzamy dla mniejszego wężyka. Możemy pominąć wypełnianie otworu. Jak widzimy wcześniej, prawie został zgarnięty. Nie ma to większego znaczenia, jak już mówiłem, jak daleko wysuniemy wężyki. Nie ma znaczenia, jak daleko wysuniemy wężyki. Środek. Obowiązuje zasada, im więcej, tym lepiej. Zakończyliśmy wklejanie. Czekamy, aż klej zastygnie.
Kiedy klej zastygnie, zakręcamy butelkę korkiem. Sprawdzamy szczelność połączeń. Zatykamy jeden z węszyków, drugi dmuchamy. Widzimy, że butelka się rozszerza, zatem wszystko może być, zatem wszystko jest szczelne. A teraz zobaczymy działanie naszego odmulacza. Bańkę z wodą stawiamy na ziemi. Zasycamy powietrze przez drugi wężyk. Widzimy, że już się zaczyna podnosić. Zatykając wężyk, stawiamy przepływ. Widzimy, że jest. Następuje słaby przepływ. Puszczając to powoli. Zwiększamy. Możemy regulować tak, żeby możemy go regulować tak, aby zasysać nieczystości, a nie zasysać żwirów.